Jak byłam mała, to w domu się mówiło tylko po polsku. Byłam mała, że nie bardzo rozumiałam, o co chodzi, jako kto jest ta rodzina. Ale jak potem poszłam do przedszkola i do pierwszej klasy, to była sytuacja taka, że ja się czułam jako ta mniejsza, bo byłam Polka, ale wiedziałam, że jestem z ważnej rodziny, że był taki ekwilibrum. Że nie to, że się przeraziłam i się zwinęłam i byłam tym takim wyktem, tak, że pobili mnie ani nic. Ja wiedziałam, że jest i lepsze, i jest ta mniejszość tutaj. Ale że wtedy dopiero zaczęłam realizować, że coś w tym jest. No ale było bardzo wszystko normalne. Nie to, że rodzice opowiadali o to niesamowita rodzina albo coś. Nie, opowiadali po prostu zwyczajnie, że weźmy Jan Zamoyski to zrobił, albo jakiś tam inny Zamoyski coś innego zrobił, albo się tak robi, albo się trzeba być takim patriotem. Ale nie to, że to było takie narzucone, to było takie normalne, normalne życie i rodzice zawsze popierali sprawy polskie, niepodległość dla Polski, żeby ten komunizm upadł, że to było życie dzienne dla nich. Weźmy, że to nie jest znowuż coś, co raptem człowiek się dowiaduje, że jest jakiś majątek. I człowiek weźmy mówi, o, jakiś pradziadek zostawił coś i co to jest i o, musimy zobaczyć i o, jakie to fenomenalne. Nie, to było w opowieściach dziennych. Tutaj dawniej była jakaś półka i była pantera. I Andrzej, mój brat, opowiadał, że jak on był mały, to on się bardzo bał tędy schodzić, bo on był przekonany, że ta pantera skoczy na niego i go zaatakuje. Były opowieści, weźmy, jak dzień szedł w Kozówce, a teraz w Kanadzie. Że to, weźmy, ja nie wiem, tam mama bardzo często, jak miała jakieś przyjęcie, coś i potem sprzątaliśmy, to mówiła, ach, to pan Jan się tym zajmie. Pana Jana nie było. Bo dla mnie coś, książki mi zawsze przemawiają. Że tutaj jest taki olbrzymi zbiór tych książek. To, ja nie wiem, wyobraź sobie, od razu widzi zimowe wieczory, piękne książki do czytania, komin gdzieś, wiedza niesamowita. No i bardzo miło wiedzieć, że cenili książki, że to nie chodziło tylko o zabawę. A do Kozówki przyjechaliśmy z moją matką pierwszy raz, zdaje się, że w 66 roku. I mama naturalnie mi, ja prowadziłam i mama mi mówiła, gdzie tam jechać i tego. I przyjechaliśmy tutaj, był Kosztusz, ale nas nie wpuścił. Potem obchodziliśmy tutaj z tyłu i no, pamiętam, mama była taka raczej filozoficzna. Mówiła, że drzewa były wycięte tutaj w alei, pewnie na opał był potrzebny. Nie była ani za bardzo smutna,
ani naturalnie się nie cieszyła. Oglądała stan pałacu, stan parku. Miałam 16 lat wtedy. Co mnie najwięcej weźmy wzięło za serce, to jest to, że jak jechałyśmy samochodem, to często mama prosiła, żeby tam widziała kogoś, który tam idzie, jakaś tam pani z jakąś babuszką, tego. Mówiła, zatrzymaj się tutaj. I te panie, naturalnie pani była bardzo ciekawa, kto się zatrzymuje takim samochodem, mały Volkswagen z Austrii. I mama otwierała tą szybę, spuszczała szybę i patrzyli się i ta taka stara pani mówi: Jezu, pani hrabina! I łzy leciały. I to dla mnie było niesamowite, że jeszcze pamiętają ich jako dobrych ludzi, że to dla nich było ważne, że, i że stan dla nich się zmienił. I że teraz nie było nic do zrobienia, nie było jak pomóc, że to było naprawdę nie to, że człowiek słyszał czasami, że arystokracja taka ohydna, że nie dbali o swoich ludzi, a tutaj jedna osoba po drugiej zaczęła płakać, że pani hrabina wróciła, że to było dla mnie bardzo wzruszające. Bo to był zjazd zamojski w Zamościu i tutaj zrobiliśmy zjazd kozłowiecki, rodziny kozłowieckiej. No było bardzo, bardzo przyjemnie, naturalnie. Pan Kornacki jeszcze był dyrektorem i przyjechała duża nasza gromada, raczej bez dzieci, co też było dobrze, bo wtedy wszyscy mogli się skupić na tym, co jest. Oni, ta młodzież nasza nie mówi po polsku, ożenili się też w Ameryce, że już nie z Polakami. I to było ważne, żeby im przekazać, kim oni są. I uważam, że to sprawiło to. Poznali kuzynów ich wieku, którzy mają dzieci ich wieku, że to teraz mają kontakty i teraz wiedzą. I wszyscy odczuwali to samo i to znam od dużo Polaków w Ameryce, w Kanadzie, jak nigdy nie byli w Polsce, że jak się przyjeżdża do Polski i się ma polską krew, to się od razu czuje się w domu. I od razu rozumie, kim jest i dlaczego jest taki, jaki jest. I to jest dla mnie niesamowite, bo nawet pamiętam, moja matka opowiadała o tym, że polska krew jest tak solidna, że po 2-3 generacji ludzie wracają z całego kraju, żeby się bić o Polskę. Że to było miło zobaczyć, że oni wszyscy to odczuli. A tutaj, w tej fontannie, Andrzej zawsze opowiadał, że jak był małym, w czasie wojny, jako już ten przyszły inżynier, chciał zobaczyć, skąd woda przychodzi. I on tam między tymi główkami wsadził swoją głowę, woda zaczęła iść do góry, a on nie mógł z tego wyjść. Że jakieś dwie zakonnice zobaczyły jego, rozkręciły i go uratowały od śmierci nadpewnej.